Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu odezwał się do Jezusa. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się ze mną podzielił spadkiem. On mu odpowiedział, człowieku, kto mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? A do nich rzekł, uważajcie i wystrzegajcie się wszelkiej żądzy posiadania coraz więcej, bo niczyje życie nie zależy od jego majątku, choćby był bardzo bogaty. I opowiedział im przypowieść. Pola jednego zamożnego człowieka bogato obrodziły. Myśląc o tym, tak sobie mówił. Co z tym powinienem zrobić, bo nie mam gdzie złożyć swoich plonów? I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze i zbuduję większe. Tam zbiorę całe zboże i moje dobra. I wtedy powiem swojej duszy, duszo, masz wiele dóbr odłożonych na wiele lat. Odpoczywaj, zjedz, wypij i ciesz się. A Bóg mu powiedział, o bezmyślny, dzisiejszej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. I czyje będzie coś przygotował? Tak z tym, kto skarby sobie gromadzi, a nie staje się bogaty wobec Boga. Może zacznę od, komentując tę dzisiejszą Ewangelię, od przypowieści, historii pewnej. Otóż bogaty przemysłowiec z północy poczuł niesmak, widząc pewnego rybaka z południa, spokojnie opartego o swoją łódź i palącego fajka. Dlaczego nie wypłynąłeś łowić? Zapytał przemysłowiec. Bo już złowiłem dość na dzisiaj, odpowiedział rybak. Dlaczego nie łowisz więcej niż to konieczne? Nalegał przemysłowiec. A cóż bym z tym zrobił? Zapytał z kolei rybak. Zarobiłbyś więcej pieniędzy, padła odpowiedź. Mógłbyś wtedy założyć motor do twojej łodzi, wypływać na głębsze wody i łowić więcej ryb. Wtedy też zarobiłbyś dość pieniędzy, by kupić sobie nylonową sieć, dzięki czemu miałbyś jeszcze więcej ryb i więcej pieniędzy. Szybko zarobiłbyś na drugą łódź i być może na całą flotę. Byłbyś wtedy bogaty, tak jak ja. I co bym wtedy robił? Zapytał znowu rybak. Mógłbyś wtedy usiąść i cieszyć się z życia, odpowiedział przemysłowiec. A jak myślisz, co ja właśnie w tej chwili robię? Zapytał zadowolony rybak. I ojciec de Mello dodaje, właściwsze jest zachowanie w nienaruszonym stanie zdolności cieszenia się niż zarobienie mnóstwa pieniędzy. Oczywiście ani ta dzisiejsza Ewangelia, ani ta historyjka, przypowieść, którą przed chwilą przeczytałem, na pewno nie ma być dla nas zachętą do tego, żebyśmy nie angażowali się w tak zwany biznes, no? Pomnażanie po prostu dóbr materialnych. Że to raczej to nie o to chodzi. Tutaj chodzi po prostu o to, żebyśmy nie wyobrażali sobie, że posiadanie więcej dóbr materialnych, tak ponad to, co jest nam naprawdę potrzebne do spokojnego życia, godnego życia, że jest, że ma jakikolwiek sens, że może nas uszczęśliwić, o, mówiąc dokładniej, tak. Bo pewien sens ma, tyle że o tyle ma sens, o ile my będziemy się tym dzielić, o ile to jednocześnie służy komuś. Jeżeli jakiś przedsiębiorca przez swoją działalność pomnaża miejsca pracy i sprawia, że wielu ludzi, którzy do tej pory
no, mieli problem z takim podstawowym utrzymaniem, bytem. Brakowało im podstawowych rzeczy. Teraz dzięki temu zatrudnieniu, dzięki tej pracy mają to, no to świetnie. Więc na pewno nie chodzi o to, żebyśmy no na przykład nie rozwijali jakichś przedsiębiorstw, tak zwanych biznesów. Chodzi tylko o to, żebyśmy nie myśleli sobie, że właśnie szczęście nasze zależy od stopnia posiadania rzeczy materialnych. Jest niestety mnóstwo ludzi, którzy tak myślą. W kościele, wśród księży. Ja też, ta dzisiejsza Ewangelia znowu mi stawia pytanie. Uważaj, żebyś czasem jakoś tak nie zaczął myśleć nie tymi kategoriami, że nie wiem, chcę więcej mieć. Na szczęście życie zakonne, dlatego jestem wdzięczny Panu Jezusowi, że mnie powołał do zakonu, ono jakoś strukturalnie po prostu nie chroni mnie przed... tak, no taki jest sens, nie? Stąd też zostało wymyślone życie zakonne, żeby sobie też pomagać, żebyśmy sobie pomagali tym, którzy są w zakonie, nie? Którzy się zajmują głoszeniem Ewangelii właśnie, nie? Żeby mieli taką dodatkową pomoc strukturalną właśnie przed takim, przed taką pokusą, nie? Żeby chcieć coraz więcej. I dopatrywać się szczęścia, spełnienia właśnie w pomnażaniu dóbr materialnych. No, ale przeczytam jeszcze jedną historyjkę, nie mogę sobie tego odmówić, która bardzo się wiąże z tym dzisiejszym tematem. Otóż pewien fryzjer, przechodząc pod zaczarowanym drzewem, usłyszał pytający głos. Chciałbyś mieć 7 garnków złota? Fryzjer rozejrzał się dookoła, ale nie zobaczył nikogo. Obudziła się w nim jednak jakaś chciwość i odpowiedział żarliwie. Tak, oczywiście, że chciałbym mieć. W takim razie idź szybko do domu, powiedział głos. A tam je znajdziesz. Fryzjer pobiegł do domu i rzeczywiście stało tam 7 garnków, wszystkie pełne złota, z wyjątkiem jednego zapełnionego tylko do połowy. Fryzjer nie mógł znieść tego, że 7 garnek nie jest całkiem pełny. Poczuł gorące pragnienie zapełnienia go, bo w przeciwnym razie będzie nieszczęśliwy. Przetopił wszystkie rodzinne klejnoty w złote monety i wrzucił je do garnka. Ten jednak ciągle tak samo był napełniony tylko do połowy. Doprowadzało go to do rozpaczy. Oszczędzał i skąpił, aż do głodzenia siebie i rodziny. Wszystko na próżno. Ile by złota włożył do garnka, ten był ciągle wypełniony do połowy. Wreszcie poprosił króla, aby mu podniósł zarobki. Podwojono mu je i na nowo powziął walkę o wypełnienie garnka. Posunął się aż do żebrania, a garnek wchłaniał każdą monetę, którą do niego wkładano, jednak uparcie trwał wypełniony do połowy. Król zwrócił uwagę na zabiedzonego i wygłodzonego fryzjera. Zapytał go, co się z tobą dzieje? Gdy zarabiałeś mniej, byłeś szczęśliwy i zadowolony, a teraz, kiedy ci podwojono zarobki, jesteś zniszczony i przybity. Nie masz przypadkiem u siebie 7 garnków złota? Fryzjer był zaskoczony. Kto wam to powiedział, wasza wysokość? Król się zaśmiał. Ależ to oczywiste, że wyglądasz na takiego, któremu duch ofiarował 7 garnków. Kiedyś ofiarował je mnie. Zapytałem, czy to złoto można będzie wydać, czy tylko służy do tego, by je mieć. I zjawa znikła bez słowa. Tego złota nie można wydać. Jedyne, co pozostaje, to nieodparty pociąg do pomnażania go. Idź i oddaj je już teraz, a znów będziesz szczęśliwy. Tak, właśnie jest w naszym życiu takie ryzyko, o którym
opowiada ta historia, snuje się po tym świecie właśnie taki duch, który takie 7 garnków złota, gdzie ten 7 jest wypełniony tylko do połowy, taki duch po tym świecie się snuje. I od nas zależy, czy my przytakniemy temu duchowi, czy pójdziemy za jego głosem, czy damy się do tego właśnie skusić, nie? Żeby chcieć mieć coraz więcej. Tak. Warto dużo posiadać właśnie. Tak, warto. Oczywiście, ale o tyle, o ile to służy naprawdę mnie, innym, rodzinie. Tak, warto się... Nie ma nic złego w tym, że się cieszymy, że dobrze zarabiamy, że jakiś interes się dobrze rozwija. Cieszmy się z tego, ale główna radość z tego, niech ona wynika z tego, co idzie w ślad za tym pomnażaniem tych dóbr. Mianowicie za tym, że możemy ludzi obdarowywać. Siebie też, ale nie tylko siebie, tylko właśnie po prostu obdarowywać, nie? Tym, co materialne, a co oczywiście też ma znaczenie. Nigdzie Pan Jezus jakoś nie neguje tego, że rzeczy materialne, pieniądze, że mają jakieś znaczenie, mają jakąś wartość. Tak, człowiek składa się i z duszy, i z ciała. Ciało nie jest niczym złym. I troska o ciało jest tak samo dobra, jak troska o duszę. Więc można powiedzieć, że bogactwo materialne jest tak samo dobre, jak bogactwo duchowe. Problem zaczyna się wtedy, ale to też może dotyczyć właśnie tego bogacenia się, w cudzysłowie, duchowego. Mianowicie problem zaczyna się wtedy, kiedy posiadanie jak najwięcej staje się po prostu naszym celem. I kiedy mamy w sobie taki niepokój z tego powodu, że nie mamy tego więcej. Zwłaszcza, że kiedy zaczynamy w ten sposób myśleć, no to szybko się okazuje, że tak naprawdę to nie wiemy, gdzie jest ten pułap, przy którym ja powiem, że to już mi wystarczy. Generalnie wystarczy to, co mam. Natomiast jeżeli brakuje mi do tego, co jest potrzebne do zaspokojenia moich podstawowych potrzeb, no to oczywiście, to wtedy jest rzeczą słuszną, sprawiedliwą prosić o to, żeby inni mnie wspomogli, którzy mają, żeby się inni ze mną podzielili. Oczywiście znów tutaj, nie, ktoś powie, no a gdzie jest ta granica, nie? Kiedy mam to, co jest niezbędne. Tak, no za mało czasu w tym komentarzu, żeby to omówić, nie, dokładnie, ale myślę, że gdzieś wewnętrznie każdy z nas czuje, nie? Czego tak naprawdę potrzebuje do życia. Natomiast do szczęścia, do pełni szczęścia, tak naprawdę potrzebujemy nie bogactwa, nie pieniędzy, myślę, że nie powiem nic odkrywczego, tylko po prostu miłości. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.